Człowieku! Siemaneczko, jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Forza Horizon 5, tryb Fortnite. A muszę się wam pochwalić, bo zaczęła mi kierownica trochę lepiej działać. To znaczy, jeszcze nie działa mi sprzęgło. Jeszcze są z tym problemy, ale już tak, mogę zmieniać hasz i w teren biegi. Force feedback działa ok. No i ostatnio zaczęła działać hydrołapa. W zależności od tego, w którym dniu tygodnia wbiję do gry, inna rzecz działa albo nie działa. Zależy jak się podoba Forza, nie? Ale dzisiaj działa i mogę sobie driftować już w miarę normalnie. Jeszcze co prawda bez sprzęgła, więc to wyjście z driftu jest czasami takie kłopotliwe, ale da się ogarnąć. Nie ma jakby tragedii. W każdym razie jestem mega zadowolony. Tą Suprę zrobiliśmy sobie totalnie z czapy na jednym z odcinków. Właściwie na zlocie żeśmy sobie ją robili, nie? Ja ją taką sobie zrobiłem i ta Supra ma ponad 1000 koni mechanicznych, a powiem wam, że naprawdę fantastycznie lata. To jest pierwszy chyba mój samochód na kierownicę, który tak się w porządku prowadzi podczas driftu, który ma powyżej 1000 koni mechanicznych. Jestem w szoku. Dodatkowo mamy tutaj whitebody i malowanie Buddy na samochodzie. A skoro jeszcze nie wrzuciłeś pierwszego facepalma, oglądając jak przegrywam w trybie Fortnite, to koniecznie zasubskrybuj ten kanał i zostaw łapę pod filmem. Jak będzie 90 tysięcy łapek w górę, to na odcinku zrobię fikołka. Nauczę się go i zrobię. Ok? Ostatnio testujemy sobie nową miejscówkę, jest to Baha. Ten tor, kurczę, zrespiłem się w drugim miejscu. Tutaj jest bardzo dużo dropów. Już koło siebie słyszę i widziałem przez chwilę już jakiś samochód, także od razu tam próbuję zawrócić tu pod górkę. O kurde, już mi ktoś zabiera, patrz. RS-kę mi ktoś zabiera Audicę. Dobra, jedziemy w inną stronę. Widzicie tutaj, to jest... Ty, oni się wyzwali na pojedynek, wait! Zawracamy. Patrz! O nie, ktoś inny przyjechał, cholera! Ale nie fart. To dobra, jadę w inną stronę. I tutaj zawsze jest pełno dropu. To jest chyba jedno z takich lepszych miejscówek do farmienia dropu na samym początku. Tu jeszcze można sobie podjechać się na górę i tutaj jest jeszcze drop point, czyli miejsce, gdzie czasami pojawiają się dropy. Ale wygląda na to, że na tym torze Baha jest bardzo dużo tu drop pointów i praktycznie zawsze jak się tu spawnie, coś jest, także warto. Zaglądajcie tutaj za każdym razem jak zaczynacie. No jest, nie dojechałem w to. I mam niewiele lepszy od tego garbusa wóz Peugeota 205 Turbo. Samochód w rzeczywistości pewnie fajny jest, no nie? Ale tutaj w tym trybie niestety bardzo przeciętnie sobie radzi. A strasznie się cieszę, że działa mi ten H-Shifter już. Dobra. Muszę sobie przypomnieć. Mapę mam tu od K. Klakson. Dobra, klakson mam pod A. Wiecie, tutaj sterowanie mam takie dziwne, bo niektóre te przyciski odpowiadają mi też za pedały. Są jakoś dziwnie zmapowane. Generalnie tutaj dziwnie działa to w Forzie i nie dziwię się, że czasami na przykład sprzęgło mi nie działa. Czy w ogóle sprzęgło mi nie działa ostatnio. A czasami ręczny zaczyna działać, to jest takie... Nie wiem, ale wiem o co chodzi tutaj, bo tu będzie zaraz pojedyneczek na bogato. Już tutaj widzę ziomeczka. Lecimy, drugi poziom. Ej, to jest ten gościu, co zabrał Forda mi. Ooo, jedziemy na wulkan? Ej, chyba jedziemy na wulkan, ja nie wiem czy podjadę. Ej, ja mam tu nawet AWD czy nie? Muszę sobie ten zegar zainstalować, który mi pokazywał, czy mam samochód AWD. I ta fura jest słaba. Nie wiem, czy na jedynce podjadę pod tą górę, dlatego już redukcja na dwójkę. Ale nie no, coś tam jadę. Chyba zostawiam tego Forda z tyłu. Niestety próbowałem zbindować przycisk od patrzenia się do tyłu. Nie działa. Nie można go zbindować. Zresztą my chyba nawet nie musimy jechać na ten wulkan. Patrzcie, co tu za samochód jest! Kurde! Jaka fura! Ej, to była jedna z lepszych furek ever. Ja tu muszę wrócić po tym pojedynku. O ile w ogóle będzie jeszcze się o coś ścigać. Pojadę kawałek tu, bo chyba nie ma sensu podjeżdżać jakoś tam wyżej.
nie wiem, gdzie jest ta miejscówka, gdzie to się... Chyba gdzieś na dole, wiecie? Chyba nie jest na wulkanie. Pana gość, mam nadzieję, że ten gościu na to też nie padnie. A to jest chyba... O, ej, u, super, super, wyszedł, wyszedł, jest, wracamy do tamtego miejsca, gdzie był dropik, super. Nie, nie chcę nic, albo chcę, bo szybciej podjedziemy makanem. Jezu. Dawaj makan, tam był fantastyczny wóz. Oby jeszcze był, oby jeszcze był. Gościu zrezygnował, nie chciał jechać do końca. Tamten Ford jest ciężki niestety. Ale jeszcze dropa widzę, oby nie zniknął. Bo czasami jak dojeżdżamy w to miejsce, to ten drop potrafi, wiesz, zniknąć, no nie? Dobra, jeszcze go widzę. Jest! Jest! Ale się cieszę, kurde. Jebiście. Dobra, teraz słuchajcie, możemy się ścigać już z najlepszymi, bo ten samochód... On jest co prawda z 6 poziomu, ale... on wymiata i wymiata nawet lepsze samochody z wyższych klas. Serio, to jest tak zajebisty do tych wyścigów. Także szukam kogoś. Audi RS7 z 7 poziomu. Nie wiem, brać, nie brać? Nie, zostaje przy tym. Ten jest lepszy. Ale się go fajnie prowadzi, kurde, sam jeździ praktycznie. Ja sobie, tutaj w Forcie Horizon 5 na szczęście jest taka opcja, że możemy sobie zmniejszyć moc force feedbacku, jak jesteśmy na offroadzie. Czyli masz, jedziesz sobie po asfalcie, masz jakiś tam mocniejszy force feedback, a jedziesz sobie po offroadzie i ci się zmniejsza, tam na przykład 50%. Ja chyba tak ustawiłem, że o 50% zmniejsza się force feedback, bo jakbym miał tak mocno ustawiony jak na asfalcie, by mi to wszystko z rąk wyrywało. Zobaczcie, jadę sobie teraz po w miarę równym terenie i zobaczcie, co się z kierownicą dzieje, nie? Ona mi tu szaleje. Jakbym miał ustawione to tak jak na asfalcie, to katastrofa. Dobra, o tutaj ktoś kończy pojedynek, super. A to jest pierwszy poziom, co on tutaj? Pierwszy poziom będziemy rozwalać? Szkoda tego samochodu na pierwszy poziom. Kurde, jaki ten samochód jest dobry. Nawet pod ten wulkan podjeżdża. Cisnę mu co prawda gaz do końca na dwójce, ale daje radę, on jest naprawdę mocarny. Niestety tylko w okolicach 200 km na godzinę prędkość maksymalna, ale za to jakie przyspieszenie, człowieku. Łeb urywa. Widziałem kogoś na minimapce już z daleka i bardzo mi zależało, żeby go zaatakować. Jest tutaj bronko, dobra, zawracamy. Jednak nie zawracamy. Nie, mój fantastyczny wóz! Patrz, 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 patrz! Yeah! Nie mogłem! Musiałem zaryzykować i tak polecieć, ale czekaj, bo to jeszcze nie wszystko stracone. Gościu się zresetował, okej. Okay. Tu mamy... Patrz, 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 patrz. Człowieku! Oh my god! On tutaj na te kamienie trafił. Już myślałem, że to będzie przegrana. 400 metrów? Ja słuchajcie, nie zamieniam. Nie zamieniam, zostaję przy tej furze, ona jest za dobra. Zostaję przy tej furze. Mogłem mieć znacznie wyższy poziom, to był Ford Bronco do wyboru. I to Ferrari jest całkiem niezłe, nie? Z 7 poziomu. Ale zostaję przy tej 6 i zobaczymy, czy mi się to opłaci. No niestety, tak jak mówię, tylko... Czekaj, jak mała jest? Dobra, zobaczymy, tutaj mnie ktoś próbuje zaatakować chyba. Czy z 2 poziomu mnie zaatakował? Wow! Co się dzieje z moją furą? Nie! Jedźże do przodu, kuźnie! Niemożliwe, Ford mnie pokona! Nie, nie pokona mnie, bo on zrobi ten sam błąd co Bronco. Co on zrobił za... Co on tam po... On poleciał, ty gdzie on poleciał? Ja chcę tam wrócić! Szybko, kasu, 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 kasu! Nie, 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 nie! Patrz, 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 patrz! Ja pierniczę! Ej, nie mogłem opanować tej fury! Ale się zgrzałem, dobra, biorę Ferrari, kurde. Jednak biorę Ferrari. Oh my god, ej, to się będzie kończyć tutaj na wulkanie. Nie wiem, czy dobrze zrobiłem, ale Ferrari będzie na pewno szybsze od tego Exoneta. Ten ma już 9 poziom, albo i nawet 10 ten ziombel tutaj. I miałem w tym samym miejscu metę, to jest ciekawe, bo mniej więcej w tym samym miejscu tamten gościu mnie złapał, no nie, żeby zrobić pojedynek. Ktoś tu ciśnie do mnie, dobra, chodź ziomek, chodź, jedziemy, jedziemy. I to będzie w drugą stronę, na bank.
Nie! Jaj do przodu! Kuję! Tył napęd! Tył napęd! A tak samo było z tamtym samochodem tutaj! Oh my god! Nienawidzę grać na kierownicy w ten tryb! A skoro już jestem tu na górze, to podliftujmy. Ja pierniczę i znowu to samo na tym śniegu. Ej, to była wygrana w kieszeni, bo ja wiedziałem, że tam się będzie kończyć ten pojedynek. I mi Ferrari wzięło, wróciło. Wiesz, na padzie jakbym grał, to spoko, nie? Co by gałką w jedną, w drugą stronę, szybko pyk, pyk i skontrujesz. Ale jak grasz na kierownicy, to musisz bardzo szybko, albo nie wiem, jechać bardzo powoli, bo bardzo powoli startować. A to Ferrari ma właśnie tendencję do zarzucania dupą z napędem na tył. Kurde, no! Nie wierzę w to, po prostu nie wierzę. Dobra, dzisiaj testujemy sobie ten tor tutaj. Już widzę tam na horyzoncie drop X. Czy tutaj coś jest? Kurde, za ciemno trochę. Właściwie to myślałem, że gdzieś tu koło mnie będzie spawnik dropu, ale nie ma, więc podjedziemy kawałek dalej. Może znowu będzie ten szalony samochód z 6 poziomu. Pojazd. No i jesteśmy. Co to jest? Ale się trafiło pięknie! Ojebiście, zabieramy, jedziemy na łowy, człowieku! Nie widać nikogo na radarze, to jest najgorsze. Mam super furę, a na radarze nikogo. Ty, zobacz. Ale też i dropów nie ma na tym torze tutaj. Łe, to ja się będę tutaj nudził, teraz znowu będę musiał szukać pół mapy graczy. W czwórce więcej tych pojedynków było, no nie? Częściej się spotykało jakiegoś gracza, no bo mapa była mniejsza. A jak wy nie chcecie się nudzić, to koniecznie wpadnijcie na mojego Instagrama. Wpiszcie sobie na Instagramie, mów po ludzku, wyszukajcie mnie i zobaczcie, co my tam zajebistego robimy. Audi Quattro. Też jakieś tam dropy są. Mam wrażenie, że po którymś tam update'cie ten dym z flar jest trochę ciemniejszy. Ty, ale się super trafiła ta fura, no nie? Jestem zaskoczony, jestem zszokowany. Się to przytrafiło. Nie jest idę szukać graczy, kurde, tym samochodem to już tylko ścigać. Już nie ma co szukać innego dropu ani... Porsche Macan LR. Poziom ponoć dobry samochód w tej klasie. Dobra, zerknijmy na mapę. W samym środku mapy niezbyt dobrze. Także jakoś wyzwę na pojedynek w tym miejscu, to nie wiadomo, w którą stronę będziemy mieć samochód. Zakładam, że raczej nie ma 10, więc spokojnie go pokonam. 5 ma, nie tak źle! Dobra, gdzie idzie? To jest walka, ziom! Gdzie się jedzie? I co, zmieniamy furę, czy zostajemy? Nie możecie mi teraz odpowiedzieć, no ale... napiszcie w komentarzach. Napiszcie w komentarzach. Na pewno zareaguję, kurde. O, na Instagramie mi napiszcie. Kurde, nie zdążycie. A nie mamy ja... Wow! Dobra, on też chyba w to... Nie, ominął to jakoś. Osiewej, chyba jak poleciał, fajnie ominął te głazy. O, nie. Czekaj, może jeszcze nie wszystko stracone. Rozbij się gdzieś, człowieku! Mam taką fajną furę, nie przegrywaj jej, ludzie! Co to będzie? Oby to było coś dobrego dla mnie. Co ty? Szukam tu dropa, pół godziny, a tu mnie jakiś gościu jeszcze będzie chciał rozwalić, tak? No dobra, ho! Dobra, zobaczymy, co zrobi. 3 km do celu mamy, okej, pojechał sobie tutaj, całkiem nieźle, bo tu lepiej jechać autostradą. Chyba. Nie chcę znowu jechać w te kamienie zasrane. Na razie 170-180 na budziku, nie jest źle. Gościu chyba już poczuł, że zrobił nie za dobrze, jadąc sobie offroadem, skacząc tam i rozwalając wszystkie drzewa po drodze. Że lepiej chyba było jechać tą drogą tutaj, no nie? Mogę sobie delikatnie skrócić. O, jak widzicie, ja mówię bardzo powoli, bo tu się nic praktycznie nie dzieje z tym samochodem. 150 km na godzinę to jest, chłopie, żałoba. Teraz jak tu... A dobra, pojadę kawałek dalej. I trochę nie znam jeszcze aż tak dobrze tego miasteczka, żeby tutaj za każdym razem dobrze, ale chyba pojechałem ok. Wykorzystałem w miarę rozpęd tego samego. O, shit! Dobra, da się tu przejechać? Nie! To nie jest czasem na dole? Dobra, na górze też można to zrobić. O, man! To było trudne.
Dobra, co my wybieramy? Sport, też sport quattro, czy quattro po prostu. Ale tu chyba na dole coś było, nie wiem, bo w tym całym popłochu nie zwróciłem nawet uwagi, jaka tu była klasa, ale chyba całkiem dobra. Dobra, czwarty poziom, to zawsze trochę lepiej. Mapa jest tak duża, ja sobie nie wyobrażam zapamiętać, wiesz, umiejscowienia każdego kamyka, który może ci zatrzymać do zera. Tutaj na tych pustkowiach. Naprawdę sobie nie potrafię tego wyobrazić, takiej sytuacji, żebym to wszystko zapamiętał. Chyba, że naprawdę nagram już 1000 odcinków z trybu Fortnite i będę wiedział absolutnie wszystko, co się dzieje na tej mapie. Tego mi życzcie. Wtedy będę mistrzem, no kurde. Zawsze będę jechał na wprost i gitarka. Dobra, otwieramy mapkę. Tutaj ktoś pojechał chyba na mnie, nie wiem. Chciałem się ścigać, ale ja chciałem, żeby... no dobra, ko. Chyba będziemy musieli na autostradzie gdzieś. Co on tam robi, ty? Pojechał w ogóle w inną stronę. Zjechał z drogi. Jedzie na autostradzie, chciał chyba ścigać z tamtym gościem. Dobra, co ty masz za furę? Dawaj, jedziemy. Szósty poziom kontra czwarty. Ale będzie chyba... O, nie, dobrze, nie, dobrze. Nie, dobrze. No, tamten samochód będzie miał... ja, znowu Porsche mnie pokona. Tamten samochód będzie miał znaczną przewagę. Musi się gdzieś rozwalić, żebym to mógł wygrać. Do celu mamy 2,6 kilometra. Okej, to jest, słuchajcie, na wulkanie gdzieś tam. Niekoniecznie na szczycie. Kurde, nawet stąd widać dropy gdzieś tam na wulkanie bardzo. Nie wiem, w którym miejscu tu uderzyć najlepiej, ale chyba właśnie tak jak jedzie ta Porszawa. Wydaje mi się, że on będzie miał trochę lepiej tutaj ten podjazd. Kurde, jak tu jechać w ogóle pod tą górę, tak się zastanawiam. Z której strony? On jedzie gdzieś tam. Ja chyba też tak zrobię, bo tutaj jest taki garb, co prawda, na tej górze. No, ale tu jest z kolei bardzo stromo. Ja zaatakuję tutaj. Kurde, nic nie widzę przez te gałęzie, krzaki. Ty, ja mam chyba mocniejszą, nie że szybszą, ale mam chyba większą pojemność silnika, wobec czego mam większy moment obrotowy i może pod tą górę będzie lepiej. Nie wiem, ale już jest redukcja do jedynki. O, to era. A on ma za to chyba lżejszy samochód. Ja się tu kiedyś w Camaro zakopałem, ale Camaro ma napęd na tył, nie? A tutaj mam napęd na 4 buty. Już widzę metę, ten gościu chyba też. Ja pierdolę. Ej, porobię go chyba. Znaczy trochę się ślizgam, ale nie na tyle, żeby spaść do tyłu. Camarusem, nie wiem czy pamiętacie ten odcinek, ale Camarusem, gdzie Camaro jest chyba z, nie wiem, z 7 albo 8 poziomu, ześlizgnąłem się na dół. A tym elegancko. Zrobiliśmy to. Dobra, co my to wybieramy? Porsche? Porsche, że ją tu objechałem niższym poziomem, to wydaje mi... Znaczy, Bronco może być też bardzo dobry. Problem jest tylko taki, że mam H-shifter teraz. Łopatki mi nie działają. Jak włączam łopatki, to odpala mi się mapa. Mogę używać tylko 6-biegowej skrzyni biegów. No jakby 7 nie wbija. W Bronco te biegi początkowe są bardzo krótkie. I jak masz wrzuconą 7, to maksymalnie masz prędkość, nie wiem, gdzieś koło chyba 160 km na godzinę. Dlatego wolę mieć ten samochód, bo wiem, że tu mam... Jak wrzucam w ogóle 7 na H-shifterze, to robi mi się... Dobra, tutaj mamy parę ziomeczków. Zobaczmy mapkę. Okej, będziemy jechać na pewno gdzieś w dół. Więc ja proponuję się ustawić gdzieś tutaj. Ten gościu już pojechał za mną, połknął haczyk, super. Teraz muszę zobaczyć, w którym miejscu... O, dobra, jeszcze kawałek. Uuu, w drugą stronę zupełnie jestem. Ty, 200 metrów? No nie! Co to za pojedynki takie gówniane są na tym wulkanie zasranym? Ja pierniczę! Tak się teraz śmieję, że w sumie będę mógł dokończyć całą górkę podczas tego odcinka, jeśli chodzi o drifting, zobaczcie. No, jadę sobie driftem do stóp góry. Ej, to zobaczcie, jak tutaj krótkie są pojedynki, zwłaszcza przy końcu, czy tam przy którymś etapie środkowym eliminatora, no nie? 200 metrów! Jakby ten gościu chyba był na to przygotowany i specjalnie mnie wyzwał, bo wiedział, że gdzieś tutaj będzie, wiesz, ostateczny pojedynek. Kurde. Dobra, jesteśmy znowu na Baha. Zobaczmy, co tu jest. Już widzę 3 dropy, słuchajcie, w moim zasięgu mam. Ale też tutaj, ja widzę, że to jest bardzo popularny drop. Tak to wygląda. Bo już widzę też 3 samochody, które te dropy chcą zgarnąć. Także...
kombinacja popularność i częstotliwość dropów chyba nie wpływa tutaj dobrze na jakość tej miejscówki, ale próbuję tutaj, bo tu za oponą jest Dropix, który ja zgarnę. Nie, wyzwał mnie to pojedynek! Skubany wsteczny, dawaj! Kurde, mało brakowało! Dobra, idę mamy do celu. Słuchajcie, to będzie najciekawszy pojedynek ever, jaki kiedykolwiek zrobiłem chyba. Będziemy jechać tymi garbusami przez 2,5 kilometra. On już w ogóle pojechał gdzieś na off-road. Ja nie wiem, co on robi. Pojechał w ogóle w drugą stronę. O co chodzi? Dobra, zobaczmy checkpoint. O kurczę, to będzie na wulkanie. Dobra, chyba wiem, o co mu chodzi. Jemu chodzi o to, żeby na ten wulkan wjechać drogą, tak? Bo chyba będzie problem, aby wjechać go normalnie tu na wprost. Ale no, muszę zaryzykować, bo taka tylko opcja mi została. Jestem już daleko w tyle. Tutaj widzę, że mamy półkę trochę niżej, więc próbować się nakierować gdzieś tu. Chyba koleś już to przerabiał tym garbusem, bo od razu ciśnie... Zobacz, tu gdzie trzeba, nie? Zobacz, ej, BMW X5 już bym miał i ty po specjalnie mnie wyzwał, żebym jej przypadkiem nie wziął. Jakie chamstwo. A dobrze pojechał, całkiem nieźle to sobie wymyślił. Moją jedyną opcją jest teraz wspinaczka, bo tu go już nie wyprzedzę. A on chyba wie, że będzie problem, aby się wspiąć. Dlatego jedzie... A nie, terminator. Jeszcze gorzej. Jeszcze... Zakupię się czy nie? Próbuję sobie... Uwielbiam ten samochód. Ja chyba mu... Chyba sobie taką statuetkę z tym garbusem kupię. I wiecie co zrobię? Podpalę ją. Albo kupię całego takiego garbusa i go podpalę. Faktycznie, to się nie da podjechać. Gościu chyba o tym wiedział, bo też kiedyś sfejlował w tym miejscu. Nie jedźcie garbusem na takie podjazdy. Tył napęd, jelo. Jakby tak ostro tu pojechał. No, a gościu pojechał prawie naokoło. No trzeba przyznać, że zagrywkę miał niezłą. Dobrze to sobie wykminił. Focus 03, bardzo dobrze, zaraz koło mojego spawnu jest Dropix, elegancko. Ta miejscówka jest chyba naprawdę bardzo dobra. No wiadomo, że nie zawsze tutaj coś jest, ale w okolicy generalnie coś się znajdzie. Wydaje mi się w ogóle, że po którymś tam patchu zwiększyli częstotliwość dropu, wiecie? Tak wcześniej naprawdę trzeba było dużo pojeździć, żeby coś spotkać, a teraz tak mam wrażenie, że co chwilę coś jest. No dobrze. Wcześniej mogło być trochę zbyt nudno, zresztą mówiłem to wam na odcinkach, nie? Że tak trochę za bardzo nużyło, ta mapa jest większa, a mam wrażenie, że też trochę przyspieszyli stref. No dobrze jak to... O, i tu coś mamy już. Gościu chyba śpi albo coś, nie wiem. Tak, śpi. Dobra, nie będziemy atakować AFK, bo to by była dobra taktyka, jakby się nagle odwrócił, jechać w moją stronę i mnie wyspał. On ma chyba Focusa, ten mój wcześniejszy pojazd. No nie jest wcale taki wolny ten Focus, zobacz. Ja już tutaj klikam klakson, nie słyszycie go, bo on jest taki szny. Stawię sobie go następnym razem jakiś fajniejszy. Ej, no spokojnie, bo mógłbym je pokonać, zobacz, tutaj na offroadach. Nie mogę go dogonić, całkiem dobry ten Focus jest. Subaru nie takie dobre. Ale było, jakby się rozwalił teraz. O nie! O nie! Ja pierdolę. Fajnie, ej, dobrze gościu jechał. Dobra, co możemy tu zrobić? Na razie niewiele mam opcji, bo się muszę 3 godziny rozpędzać, a on już jest, wiesz, w biegu. W dodatku na prostej drodze nie mogłem go dogonić, prostej, no na offroadzie, ale wiecie o co chodzi. Ja pierdolę. Co on zrobił? Aha, dobra, on tu już tak daleko zajechał. Nie, zielony, dobra, zjeżdżam. Oby się gdzieś rozwalił. Omija las. Ej, to jest dobry gracz. To jest kurde dobry gracz. Ja powinienem zaryzykować przez ten las. To jest dobry gracz. Zrobi mnie chyba.
może nie trafi, nie wiem. O mój, on trafił, kurde! 4000, ale słabo leci z tych spinów teraz. I no, ooo, shit! Nie wiem, czy tego samochoda mam, ale to jest dobre auto. Ty, nie miałem go jeszcze. O kurde, ale super. Hot Wheelsa trafiłem sobie, zajebiście. On już był chyba nawet w Forza Horizon 3? I w czwórce był na pewno. Ale nie pamiętam, nie, no chyba miałem go. Tak, dobra, już mi się przypomniało, miałem go w czwórce też. Ale fajnie, że cię wylosowało, niby takie słabe te spiny, ale coś tam. Jak myślicie, jakie będzie pierwsze DLC do Forza Horizon 5? Piszcie koniecznie w komentarzach, jestem bardzo ciekawy, co tam sobie. A my jedziemy ostatni mech. OMG, zobaczcie, dokładnie na spawnie, jeszcze mi się mecz nie wczytał i już mam dropa. Bardzo często w tym miejscu jest drop. I od razu zabieramy i wiecie co, tu będą na początku bez litości. Teraz załatwiam wszystkich, nieważne czy AFK, nieważne czy za niski poziom. Lecimy z tematem bez litości. Zobacz, czy tutaj jeszcze coś dobrego dla mnie jest. Tam widzę, że jakiś drop, ogarnijmy go. Volvo V60, kamień. Dobra, tu coś mamy, ktoś się tu ukrywa. Ja bierę się za niego od razu. Nie ma litości, tak jak mówi. I to jest szósty poziom, RS7. Chodź RS7, lecimy. Zero litości, kurwa. Zero litości, gościu ma dwa poziomy wyższy samochód. Trzy poziomy wyższy samochód od mojego. Nieważne, ja myślę, że sobie poradzę. Ten pojedynek musimy wygrać, to jest ostatni mecz. I bez litości, zero litości teraz, mówię wam. Wyzywam każdego, niski czy wysoki poziom nie ma. Ale podobała mi się ta taktyka z poprzedniego meczu tego gościa. Ale poleciał to pierdzielone. Podobała mi się jego taktyka, że sobie, wiesz, wyznaczył trasę tym. A to nie był jeszcze wcześniejszy. Chodziło mi o tego garbusa, nie? Że tak ładnie sobie pojechał. Wyznaczył sobie odpowiednie trasy i w ogóle. Ty, ten gościu mnie chyba znowu rozwali, nie wierzę w to. Jak? Tu nie ma żadnego głazu po drodze ani nic? Nie rozwali się o nic, gościu? Pieprze to. Ja nie mogę, wszyscy mnie rozwalają. Ja muszę poćwiczyć w tym trybie. Kurde ty. Do zobaczenia za 70 powtórek trybu Fortnite, dziąbel. Bo ja nie umiem już to grać. Co jest? No nic, moi drodzy. No nic, moi drodzy, dziękuję wam, że byliście na tym odcineczku. Mam nadzieję, że się podobało. Pamiętajcie, żeby zajrzeć na mój kanał vlogowy, gdzie pojawią się ciekawe odcinki niedługo. I trzymajcie się. Na razie. Cześć.